Zanim zacznę, to a propos tej pieśni, byłem kiedyś na rekolekcjach takich miesięcznych i śpiewaliśmy często tą piosenkę. I to był rok 97 i potem była wielka powódź w Polsce. A ponieważ ja pochodzę z Opola, to ono było na totalnie zalane, więc tak jak śpiewam tę piosenkę, to tak zawsze z niepokojem, co się po niej wydarzy. Poniedziałek, początek tygodnia. Nie jest łatwo, prawda? Wiem, że ksiądz Krzysztof na pewno nie ma łatwego dnia. Jak się rozpoczyna poniedziałek, to najczęściej taki pierwszy odruch jest, że ojejku, znowu. Nam się nie chce nic, jesteśmy słabi. W ogóle podnieść nogę, rękę trudno. Ruszyć do swoich obowiązków. Jakoś mi się to wiąże z jednym z czytań, które w czasie Adwentu się pojawia, kiedy jest takie wezwanie: podnieście nogi omdlałe. Właśnie tak, żeby ruszyć i... No ale są takie momenty, kiedy rzeczywiście nasze ręce są takie osłabłe, nogi są omdlałe, oczy są jakby za mgłą i trudno dostrzec, nie wiem, dobro, radość. Jakoś nie docierają do nas jakieś dobre słowa, tylko takie jakieś przygnębiające. I jesteśmy wtedy tacy osłabieni, tacy trochę bez życia. Jakoś mi się to wiąże z tą sceną człowieka sparaliżowanego, który był właśnie taki, że ani ręką nie mógł poruszyć, ani nogą. Do tego stopnia, że aż czterech musiało go nieść. Tak był słaby. Czterech go musiało nieść. I ten dach otworzyć i przed Jezusa spuścić go. Ja jestem księdzem na telefon. Tak jest jedna z moich funkcji. Dosłownie. Telefon do mnie jest tak jakby, mam taki służbowy oczywiście, który jest rozdawany na lewo i prawo. Jak ktoś ma jakąś sprawę, to po prostu dzwoni. Umawia się na rozmowę, konsultacje, spowiedź generalną, więc tych osób jest naprawdę dużo. I czasami to są naprawdę poważne sprawy, o których oni mówią. I jakiś czas temu dostałem takiego dłuższego SMS-a. Ja wam go przeczytam, kiedy pewna kobieta napisała mi: żyję, chociaż dwukrotnie wymykałam się lekarzom z rąk. Sporo jeszcze czasu upłynie, abym mogła dobrze chodzić. Mam jeszcze odrętwiałe nogi. Tak naprawdę to jestem smutna tam w głębi. Wczoraj pragnęłam być na mszy z modlitwą o uzdrowienie, ale rodzina nie chciała mi pomóc tam dotrzeć. Nikt nie chciał mnie zawieźć. Nikt z nich nie wierzy. Ja sama nie dałam rady przyjechać. Czuję się taka samotna. Nikt mi nie pomógł. To tylko w Ewangelii przyprowadzili do Jezusa chorego, aby go uzdrowił. W życiu jest inaczej. Smutno mi. W życiu jest inaczej niż w Ewangelii. I tak myślę sobie o tym smutku, który ta kobieta przeżywa. Smutku, który właśnie jest taki obezwładniający, taki odbierający siły i ochoty do życia. On może być naprawdę tak wielki, że traci się w ogóle sens tego, co się robi, sens życia. To z tego powodu jest taki rodzaj smutku, który jest nawet jednostką chorobową i to się nazywa depresja. Wtedy się nic nie chce. Jest rzeczywiście się jak taki sparaliżowany człowiek. Ten smutek może się pojawiać z różnych powodów w naszym życiu. Ktoś nas opuścił, ktoś nas zdradził, ktoś zawiódł nasze oczekiwania. Jest w nas jakaś ociężałość, jakieś zniechęcenie, może straciliśmy poczucie sensu tego, co robimy. Może pojawiła się jakaś dramatyczna sytuacja, ktoś zachorował poważnie, może ktoś umarł, był jakiś wypadek. I to wszystko nas tak ogromnie zasmuca, że przestaje nam się chcieć żyć.
Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, że my jesteśmy smutnym narodem. Nie. Myślę sobie, że na poparcie tego mojego twierdzenia niech będzie fakt, że to od w sumie jakichś kilku lat może w telewizji co tydzień są jakieś głupie kabarety. Zwłaszcza jedna stacja tam się lubuje zawsze, chyba sobota, wieczór i lecą kabarety. Tak jakby trzeba było nas na siłę rozśmieszać. Nie wiem, jak w Poznaniu może, to są rzeczywiście szczęśliwi ludzie. Ale tam, gdzie mieszkam, nie będę wypowiadał nazwy tego miasta, to jak jeżdżę do szkoły, do pracy, to patrzę na twarze ludzi i one są zawsze takie nieobecne, odrętwiałe, takie według mnie trochę smutne, może to tylko pozory, ale tak to odbieram. Gdy jeszcze byłem wikarym i chodziłem w pierwsze piątki miesiąca do ludzi, to spotkałem najczęściej bardzo smutnych ludzi, którzy byli skupieni na tym, że ich boli, skupieni na swojej chorobie, zamknięci w czterech ścianach, z których się nie ruszali. Życie właściwie traciło dla nich sens. I to było bardzo smutne widzieć tak smutnych ludzi. Ale myślę sobie, że nie trzeba być chorym, unieruchomionym w domu, żeby tkwić w takich czterech ścianach zamkniętym i nie widzącym nic poza jakiś mały fragment tego, czym żyjemy. Ten smutek można oczywiście bardzo dobrze kamuflować. Poznałem na oazie taką Kaśkę, która była duszą towarzystwa. Wszyscy chcieli znać Kaśkę, wszyscy chcieli być obok niej, no bo taka była roześmiana. Ale kiedy poznałem ją bliżej, okazało się, że pod tym śmiechem skrywa się ogromny dramat dziejący się w jej rodzinie. Alkoholizm, narkomania, przestępczość. Ale bardzo dobrze to kamuflowała takim śmiechem, taką wesołością. Ten smutek niekiedy się kamufluje też dobrą zabawą. Tak, przynajmniej na jakiś czas nie będziemy o tym myśleć, co nas smuci. Zapija się alkoholem. I to mi się przypomina ten sławny dialog małego księcia z pijakiem, znacie go doskonale, nie? Że pije po to, żeby zapomnieć, że się wstydzi, że pije. I takie kółko wpada się, ucieczka przed samym sobą, byleby nie myśleć o tym. Myślę sobie, że taką fajną formą zagłuszacza smutku jest, nie wiem, telewizja, muzyka, wszystko, co sprawia, że nie czujemy tego, co czujemy. Byleby tylko o tym nie myśleć. Są tacy, którzy zrobią wszystko, byleby uciec od smutku. Ale smutek ma coś takiego w sobie, że on jakby za nami podąża trochę jak nasz cień. Tak za nami idzie. I ludzie boją się smutku. I ponownie myślę sobie o tym sparaliżowanym człowieku. Jak on dobrze miał, że miał tych czterech ludzi przy sobie, którzy w tym jego obezwładnieniu przynieśli go do Jezusa. I bardzo istotne i ważne jest, żeby mieć właśnie głębokie relacje z ludźmi. Z takimi, takich mieć ludzi obok siebie, kilku, nie trzeba mieć wielu, którzy, jak będzie mi smutno, ja im powiem, słuchajcie, jest mi źle, jest mi ciężko, to oni wezmą mnie na te moje nosze i po prostu zaprowadzą do Jezusa. Jak byłem nastolatkiem, to moim głównym zadaniem było gromadzenie znajomych. Miałem bardzo dużo znajomych w różnych częściach Polski też. Chociaż wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, ale pisało się listy, spotykało się, jeździło z tymi ludźmi. Ale pośród tych wielu, wielu znajomości brakowało mi właśnie takich głębokich relacji. Takich, gdzie będzie można przyjść i podzielić się tym, co najbardziej tak w sercu siedzi. Więc myślę sobie, że żeby się zmierzyć ze smutkiem, nie można być osobą oddzieloną od innych, bo trzeba mieć kogoś przy sobie. Bo przed smutkiem można uciekać całe życie, ale żeby się z nim zmierzyć, to trzeba stanąć twarzą w twarz z nim.
bo nie samemu, tylko z kimś, choćby z Panem Bogiem, choćby z jedną bliską osobą. Bo smutek, który się przeżywa w samotności, on nas ostatecznie zabija. To nie bez powodu depresję uznaje się za chorobę śmiertelną też. Ona zabije, prędzej czy później. Smutek, jeśli będziemy przed nim cały czas uciekali, to on uczyni nasze życie niesamowicie przykrym. Takim, że coś nam nie daje spokoju. To jest właśnie ten smutek. Bardzo późno zrozumiałem sens błogosławieństwa, gdzie Jezus mówi: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Szczęśliwi są ci, którzy naprawdę potrafią się zasmucić. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, że was ogarnął taki smutek, taki szloch, i zaczęliście tak płakać, i kiedy tak się już wypłakaliście przy kimś, przed kimś, to nagle tam na samym dnie pojawiało się takie światło, taka ulga, takie wyzwolenie z tego smutku. Jak to się dzieje w samotności, to jest bardzo trudno. Jeśli się dzieje to przy kimś, to rzeczywiście następuje takie nowe narodzenie. Po takim płaczu człowiek jest oczywiście wymęczony totalnie, ale czuje się jak nowonarodzony. Błogosławieni, którzy się smucą. Ci, którzy stają twarzą w twarz ze swoim smutkiem i z jego przyczyną. Więc tym, co może zbudować też relacje między nami, będzie to, że ja przyjdę do kogoś i powiem: wiesz co, jest mi dzisiaj źle. Jest mi dzisiaj smutno. Bo tak, jeśli będziemy cały czas udawali, że wszystko jest okej, w porządku, będziemy skrywali się, będziemy zakładali kolejną maskę, to nie pojawi się między nami bliskość. To te wszystkie relacje będą takie udawane. Smutek jest dobrym sposobem i przeżywanie go, żeby dostać się do serca drugiego człowieka, dostać się do serca Pana Boga. Jedną z moich kolejnych funkcji jest to, że jestem psychoterapeutą, więc ja spotykam się z takimi ludźmi, którzy przez wiele, wiele lat nie przeżywali swoich emocji, nie przeżywali swojego smutku i dlatego ich relacje były też bardzo płytkie. I teraz uczą się tego, jak się zasmucić. I to jest niezwykły sposób, odkrywają to, że kiedy okażą drugiej osobie, że jest jej źle, to ta druga osoba w naturalny sposób wykazuje się jakimś zainteresowaniem. Jest otwarta na rozmowę, na spotkanie, na to, żeby poświęcić czas. A tak, jeśli jest się człowiekiem, o którym wszyscy uważają, że zawsze sobie ze wszystkim świetnie radzi, że on to nie ma problemów, no to jednocześnie będzie się samotnym pośród tych wszystkich znajomości. Co z tym smutkiem zrobić ostatecznie? Czytajmy słowo. Bóg mówi: ja stwarzam nowe niebiosa, nową ziemię. Bóg mówi, że rozweseli się z Jerozolimy, rozraduje się z ludu swojego. I to jest coś niezwykłego, że Bóg, kiedy patrzy na mnie, nawet wtedy, kiedy ja przychodzę do Niego z tym całym moją ciemnością, to On się mną raduje, że Bóg się mną cieszy. Też to było dla mnie takie niezwykłe odkrycie, kiedy zobaczyłem, że Bóg się może mną ucieszyć. Kiedy jestem przed Nim autentyczny, On się cieszy po prostu maksymalnie. Skąd się więc bierze ta radość? Czy też skąd się bierze często smutek? To u proroka Izajasza czytamy, że nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. My natomiast bardzo lubimy rozpamiętywać, żyć przeszłością, wracać do naszych porażek, do tego, co się nie udało, do naszych krzywd, do jakichś zranień. Żyjemy bardzo często przeszłością. Wiem coś na ten temat, bo mam w sobie taką tendencję, żeby bardziej gdzieś spoglądać na to, co było i smucić się tym, że już teraz tak nie jest. Kiedyś to było takie starcze trochę myślenie, że kiedyś to było lepiej, fajniej, a teraz to jest gorzej, nie?
Ale to się dzieje wtedy, kiedy my rzeczywiście rozpamiętujemy dawniejsze dzieje. A Bóg mówi, ja stwarzam wszystko nowe. Nową ziemię, nowe niebiosa. Jak Pan Bóg ma nas uwolnić, zbawić, o jak ma nas uwolnić od smutku, jeśli my cały czas wracamy do tego, co było i nie możemy spojrzeć na to, co jest tu i teraz? Wyzwolenie ze smutku bierze się stąd, że my spojrzymy na siebie, świat, drugiego człowieka, tak jak patrzy na to Pan Bóg. To jest trudna sztuka, ale to jest możliwe. Po to jest modlitwa, żeby nauczyć się patrzeć na wszystkie rzeczy tak, jak patrzy na to Pan Bóg. Bo nasze smutki często biorą się stąd, że my nie patrzymy na świat Jego oczami, tylko my patrzymy na to, co się dzieje i skupiamy się na jakimś bardzo małym wycinku rzeczywistości. I tylko to i nic innego. To trochę jak ci chorzy właśnie. Tylko ta choroba i można by o niej gadać godzinami. Zresztą potrafią to robić. Trudno wtedy dostrzec wybawienie, które przychodzi. Trudno wtedy dostrzec coś więcej, kiedy się jest skupionym tylko na przyczynie albo powodzie tego smutku, że jest mi źle. Najgorsze jest wtedy to, że my zaczynamy tworzyć sobie szczęście po swojemu. Zaczynamy szczęście tworzyć sami. I wtedy największe chyba głupoty się popełnia w życiu, kiedy się chce uwolnić od smutku poprzez własny pomysł na szczęście. Jezus wie dobrze o tym, Bóg wie dobrze o tym, że tak naprawdę największy smutek bierze się w naszym życiu ze zła. Już w Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg skierował się do Kaina, zanim ten zabił swojego brata Abla i powiedział do niego tak. Dlaczego jesteś smutny? I dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeśli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Dlaczego jesteś smutny i twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Smutek, ten najbardziej głęboki, bierze się stąd, że jesteśmy grzeszni i jest w naszym życiu zło, którego my jesteśmy przyczyną. I to dlatego do tego sparaliżowanego, którego przyniosło czterech do Jezusa, Jezus zanim kazał mu wstać, on do niego powiedział, człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Bo Jezus wie, że to grzech jest powodem tego jego paraliżu, ostatecznie on jest powodem tego, że człowiek jest taki bezsilny, nic mu się nie chce. I wtedy, kiedy dotrze do nas prawda o tym, że Bóg nam odpuścił, że On nam darował, to my możemy wstać i możemy zacząć żyć. To jest największa radość, świadomość tego, że to, co było, już za mną się nie ciągnie. Że moje błędy, moje złe wybory, ja już nie muszę na nie zwracać uwagi. Bo póki one są we mnie, póki nie są wyznane, póki nie są przedstawione w sakramencie, czy po prostu w rozmowie nawet, to one się za mną ciągną. To z tego powodu też święty Jakub w swojej liście zawarł takie zalecenie, żeby sobie nawzajem wyznawać grzechy. Sobie nawzajem mówić o tym złu. To jest trochę to, co powiedziałem w czasie homilii o tym, żeby umieć się skompromitować przed człowiekiem. Przyznać się do swoich grzechów, przyznać się do zła. Bo to jest bardzo smutne i to rodzi w nas smutek, kiedy to się tak w nas gromadzi, a my nie chcemy, żeby ktoś się o tym dowiedział. To powiedzmy o tym sobie. Tak, źle postąpiłem, tak, nie powinienem był tak powiedzieć. Ten najgłębszy smutek bierze się ze zła. Więc zostawić to wszystko i nie ciągnąć za sobą swoich błędów, znaczy zawierzyć Jezusowi. Ale też zawierzyć drugiej osobie. Że druga osoba jest w stanie poradzić sobie też z tym, co ja jej powiem. Czasami mam kilka takich osób. To mnie jakoś tak bardzo irytuje, kiedy
kiedy ja chcę, żeby ta osoba podzieliła się tym, co przeżywa. Ona mówi, nie będę ci zawracał głowy, nie będę ci zawracała, bo ty masz tyle swoich spraw, co ja ci będę mówić. I pojawia się jakiś taki mur, taki podział. Nie chcę się podzielić swoją trudnością, tym, co się dzieje źle. I zostaję z tym sama. I naprawdę wtedy to odbiera siły. Kiedy z tym wszystkim się jest bez drugiej osoby, bez wsparcia. Żeby poradzić sobie z tym smutkiem, to też jest istotne, żeby nie patrzeć w przeszłość, ale patrzeć do przodu, przed siebie. Bo kiedy patrzymy do przodu, to zauważamy, że ostatecznie zwycięzcą we wszystkim jest Pan Bóg. Że to zawsze do Niego należy ostatnie słowo. Nie do tego, co nas przytłacza i przygniata, należy ostatnie słowo, ale do Boga, który jest Panem, który jest Królem, który włada tym wszystkim. I chociaż wszystkie znaki na niebie i na ziemi mogły mówić, że jest tak źle, że jest tak niedobrze, to chrześcijanin może się radować dlatego, że wie, że ostatecznie wszystko zmierza ku Niemu. I to jest źródło chrześcijańskiej radości. Świadomość, że Bóg panuje nad wszystkimi sprawami tego świata. On jest władcą także nad wszystkimi powodami do smutku. Najradośniejszą osobą we wszechświecie jest właśnie Pan Bóg. Chociaż niekiedy w różnych dowcipach się mówi zupełnie inaczej, że tam w niebie to jest tam nudno, że nie ma co robić, a w piekle to jest zawsze wieczna impreza, jest fajnie. Znacie takie różne anegdoty. To jest kłamstwo. Tak wcale nie jest. Jest zupełnie na odwrót. Bóg jest najradośniejszą osobą we wszechświecie, ponieważ więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, a Bóg jest tym, który nieustannie daje. Wielkiej radości doświadczają ci, którzy potrafią przekroczyć siebie i się czymś podzielić z drugą osobą. Potrafią to dać od siebie. Potrafią z czegoś zrezygnować. To wtedy doświadcza się ogromnej radości. Kiedy mogę kogoś obdarować, choćby tym, co jest niby takie proste, każdy to ma, chociaż wydaje się towarem deficytowym, czyli czas. Jeśli dam komuś czas, obdaruję go tym czasem, to następuje jakieś takie niezwykłe spotkanie. Radość dzielona zawsze jest podwójną radością. A boleść dzielona jest zawsze połową boleści. Kiedy smutkiem się dzielę, to jest go mniej. Kiedy radością się dzielę, to jest jej więcej. To jest taka duchowa zasada. Możecie sprawdzić. To działa. Więc Bóg jest tym, który jest radosną osobą. W Nim jest zawsze niezwykła moc do tego, żeby uzdrawiał, żeby uwalniał nas. Oczywiście, i to muszę to powiedzieć przy tej okazji, że radość nie oznacza życia bez cierpienia. To nie jest tak, że człowiek radosny to jest taki beztroski, niczym się nie przejmujący. Przecież Bóg też cierpiał. Jezus też cierpiał. Bóg doskonale wie, co to znaczy ból. A mimo to można być osobą radosną, nie wesołkowatą, ale taką, która ma w głębi serca właśnie takie pogodne spojrzenie na wszystko. Ludzie, którzy widzieli cuda, które Pan Bóg zdziałał, zawsze się w nich rodził zachwyt i zawsze się w nich rodziła modlitwa uwielbienia. Wielbienie i dziękczynienie odrywa nas od trosk i sprawia, że widzimy więcej. Może to byłoby dobre też, nie tylko ćwiczenie, ale praktyka życia, żeby bardziej skupiać się na tym, co było dobre w ciągu dnia, w minionym tygodniu. Żebyśmy próbowali zauważać to, co dobre, bo to, co złe, zawsze się i tak będzie narzucało same. Ale dostrzegać dobro i zacząć za nie dziękować. To wtedy budzi w nas ogromną radość.
Pośród tych chorych, których odwiedzałem w pierwsze piątki, była też pani Janina. Była, bo już zmarła. Miała 94 lata, kiedy zmarła. Urodziła się na Wileńszczyźnie. Potem wywieziono ją na Syberię. Tam spędziła kilka lat. Potem z armią Andersa przeszła pół świata. Osiadła ostatecznie w Warszawie. Była bardzo schorowana. Zamknięta w swoich czterech ścianach, ale miała kilka osób, które ją odwiedzały. I zawsze, kiedy ja przychodziłem do niej z Panem Jezusem, to ona otwierała mi drzwi z takim ogromnym uśmiechem. I mówiła do mnie, a wie ksiądz, bo ja jestem taką niepoprawną optymistką. Cierpiąca, schorowana, zawsze uśmiechnięta, czytała dużo książek, dużo z ludźmi rozmawiała. I kiedy odwiedziłem ją chwilę po jej 94 urodzinach, niedługo przed jej śmiercią, ona powiedziała mi słowa, które zapadły mi w pamięć. 94 lata schorowana kobieta mówi, wie ksiądz, dopiero teraz czuję, że żyję. Wyobrażacie sobie? A nam jest ciężko w poniedziałek rano wstać. A ona dopiero wtedy czuła, że żyje. I myślę sobie, że to jest sposób na to, żeby być osobą radosną, mimo że się cierpi. Dostrzegać we wszystkim obecność Jego i to, że On jest nad wszystkim. I dzielić się z drugim człowiekiem swoim smutkiem i swoją boleścią. Nie mieć oporów przed tym, żeby o tym mówić. Wtedy się naprawdę czuje, że się żyje. Więc jeśli jestem w zgodzie z Panem Bogiem i w zgodzie z drugim człowiekiem, to nie ma powodu do smutku. I wtedy można powiedzieć, ja wam chcę dzisiaj to powiedzieć, słowa świętego Pawła, które są rozkazem. Ja wam chcę dzisiaj też chcę to wam rozkazać dzisiaj. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Właśnie dlatego, że On jest blisko. Radujcie się zawsze. Nie wiem, czy trzeba definiować słowo zawsze. Zawsze to zawsze, nie ma wyjątków, nie? Nie wtedy, kiedy jest dobrze, to się radujcie, a wtedy, kiedy jest źle, to się smućcie. Zawsze się radujcie. Bóg będzie działał w naszym mieniu. Bóg będzie nas podnosił z upadku. Bóg będzie odbierał nam wszelkie powody do smutku. Zawsze się radujcie. I chciałbym zostawić wam zadanie takie rekolekcyjne. No, żeby to nie było tak, że to tylko w Kościele, ale także jak stąd wyjdziecie, że to będzie trwało. Skoro tutaj w Poznaniu są sami weseli i radośni ludzie, to nie wiem, czy to jest sens, ale chciałbym wam zadać takie zadanie, żebyście znaleźli taką jedną myśl, która będzie dla was źródłem radości. Jeśli ktoś czytał Piotrusia Pana, to wie, że tam też było tak. On mógł latać wtedy, kiedy miał tą szczęśliwą myśl, nie? To jest właśnie coś takiego. Możemy latać. Wtedy odzyskamy siły, jak orły będziemy latać. Kiedy będziemy mieli tą szczęśliwą myśl, coś, co będzie dla nas zawsze źródłem radości. Odnaleźć w sobie powód do radości. Każdy musi znaleźć coś swojego. Coś, co się dzieje tylko w relacji między mną a Panem Bogiem. Więc to jest pierwsza część tego zadania. A druga to ta, żeby obdarować drugą osobę uśmiechem. Pamiętam, jak kiedyś byłem gdzieś tam do sklepu, wszedłem z takim nowo poznanym kolegą, jeszcze byłem wtedy nastolatkiem i coś tam kupuję w sklepie i mówię na koniec do pani, patrząc jej prosto w oczy, dziękuję bardzo. I on tak patrzy na mnie i mówi do mnie, dziękuję, to rozumiem, ale że bardzo? Nie. Zwrócić się do człowieka w taki może nieoczywisty sposób.
ale z uśmiechem. Ja wiem, że jest bardzo niebezpieczne uśmiechać się do obcych ludzi, że to może być źle odebrane, ale myślę sobie, że lepiej być, wiecie, wesołym wariatem niż smutnym normalnym. Zresztą najgorsze rzeczy na świecie uczynili ludzie normalni. Więc lepiej być wesołym wariatem, przynajmniej uznawanym za wariata, niż smutnym normalnym. Więc to jest zadanie, które wam zostawiam. Nie wiem, jak przyjdziecie tutaj jutro, jeśli przyjdziecie, to mam nadzieję, że będziecie mieli dobre doświadczenia z tym okazaniem radości drugiej osobie, ale przede wszystkim to, żebyśmy my w sobie ją przeżywali, mając tę niezwykłą, szczęśliwą myśl, którą odnajdziemy w relacji mojej do Pana Boga. Naprawdę nie ma powodu do smutku, jeśli jest się z Nim blisko. Dlatego radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtórzę, radujcie się. Amen. Proszę? Zapraszam na herbatę. Proponuję zieloną, jeśli jest.